Pan z wami i z Duchem Twoim. Słów Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Zapytali go: nauczycielu, kiedy to nastąpi? Jaki będzie znak, gdy to się dziać zacznie? Jezus odpowiedział: strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: to ja jestem, oraz nadszedł czas. Nie podążajcie za nimi, nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich: powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Wystąpią silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza. Ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia. Wlec was będą przed królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele. Niektórych z was o śmierć przyprawią i z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Człowiek bez Boga jest jak strach na wróble, cały wykonany ze słomem. Ta homilia opiera się na trzech elementach. Pierwszy z nich to świątynia, drugi świadectwo, a trzeci z tych elementów to ogień, świątynia. Jezus Chrystus oraz ludzie, którzy Mu towarzyszą, zachwycają się widokiem świątyni. Jest to tak zwana druga świątynia Izraela i nie chodzi o to, że istniały one obok siebie równorzędnie. Pierwsza świątynia, którą wybudował król Salomon, na której materiały przygotował jego ojciec, król Dawid, to świątynia, która została zburzona w 586 roku przed Jezusem Chrystusem. Jej zburzenia dokonał król Nabuchodonozor, który najechał terytorium Judei i spalił Jerozolimę. Z tego, co zostało, postanowił, że zniszczy doszczętnie wszystko, cokolwiek tam było i nie zostanie kamień na kamieniu. Co ciekawe, podobne ostrzeżenie, jak dzisiaj Jezus Chrystus w swym nauczaniu skierował do Izraelitów także prorok Jeremiasz, który zwracał uwagę na to, że świątynia wybudowana przez Salomona zostanie zniszczona. Skąd te zachwyty? Musimy sobie wyobrazić tą drugą świątynię, która została odbudowana przez króla Heroda Wielkiego. Robiła niesamowite wrażenie ze względu na materiały, z których została ona wykonana. Były to wielkie bloki wykonane z białego kamienia, natomiast sam front świątyni został wykonany ze złota. Dlatego też ci wszyscy, którzy zbliżali się do świątyni w Jerozolimie, tej drugiej świątyni, zwracali uwagę na to i mówili, że widzą jak gdyby górę, która cała była ośnieżona. Tak wielki był jej blask. Słyszymy, że była ozdobiona pięknymi kamieniami i darami. Na froncie świątyni znajdowała się złocona rzeźba krzewu winnego, gdzie owoce były wotami, darami przyniesionymi przez ludzi. Jezus Chrystus, mówiąc o zburzeniu świątyni, symbolicznie zapowiada swoje powtórne przyjście, ale jednocześnie wskazuje na to, że porządek świata, który wtedy trwał i zresztą trwa do dzisiaj, musi ulec zburzeniu. Chodziło o wiarę Izraelitów, która opierała się na prawie. Chodziło o to, że wiara musi być wypełniona miłością. Jezus Chrystus zapowiada katastrofę nie po to, by domagać się zniszczenia ludzi,
ale mówi, że musi nastać nowy porządek. Czasami jest tak z naszą wiarą, kiedy przeżywamy kryzys wiary. Idziemy do spowiedzi i mówimy, że to już chyba koniec, bo nasza wiara, przeżywamy kryzys, rozpada się. Boimy się tej sytuacji. Wierzyliśmy od dziecka. Jezus Chrystus pokazując, zapowiadając zburzenie świątyni, pokazuje, że czasami tak musi być, żebyś wierzę dojrzał. Jeżeli chodzi o świątynię, posiada ona niesamowitą symbolikę, jak chociażby miejsce święte świętych było symbolem samego nieba. Dalej, te krużganki, pozostałe pomieszczenia świątyni były symbolami ziemi oraz mórz, lądów i oceanów. Świątynia była przedzielona na dwie części. Miejsce najświętsze było oddzielone zasłoną kotarą, wykonaną z materiału o czterech kolorach, symbol czterech żywiołów na ziemi. W świątyni znajdował się szczególny świecznik zwany menora o siedmiu ramionach. Był symbolem siedmiu ciał niebieskich, siedmiu planet, które wtedy były znane ludziom. 12 chlebów pokładnych, które znajdowały się w świątyni, jest symbolem 12 miesięcy całego roku. Gdy Izraelici słyszą zapowiedź zburzenia świątyni, co dokona się w roku 70 za sprawą władzy rzymskiej, przypomina im się te pierwsze zburzenie świątyni. 586 rok i Nabuchodonozor, który zrównał świątynię z ziemią. Dlatego są przerażeni, ale nie tylko to. Biorąc pod uwagę symbolikę świątyni, oni zdają sobie sprawę z tego, że zapowiedź zniszczenia świątyni jest zapowiedzią zniszczenia aktualnego ustroju świata. Świat musi się odmienić. Idąc dalej, Jezus Chrystus ostrzega przed ludźmi, którzy będą udawali Jego samego, którzy będą siebie nazywali Mesjaszami, będą przedstawiali się mówiąc, to ja jestem. To sposób przedstawiania się Boga. Dzisiaj myślę, że mamy wielu bogów na świecie. To bogowie, którzy są bogami sławy, bogami nieraz pieniędzy, które udało im się zdobyć, także bogowie, którzy mają niesamowitą władzę. Są ludzie na świecie, którzy dysponują majątkiem równym niemalże całym państwom. To współcześni bogowie. Inni, niekoniecznie bogaci, są w przestrzeni na przykład internetowej. Nie reprezentując zbyt wartościowego życia, domagają się, by podążali za nimi inni, chociażby dzieci czy młodzież. Autorytet z internetu, który bardzo często jest pozbawiony jakichś wartości życia. I podążaj za mną. Chcę nadawać kierunek Twojemu życiu. Przed takimi osobami ostrzega Chrystus. Rok 56 po Chrystusie to czas, gdy na terytorium Jerozolimy pojawił się pewien Żyd o nieznanym imieniu, którym zdobył sobie zwolenników, kilka tysięcy ludzi. Zachęcił ich do powstania i powstanie to zostało krwawo stłumione. O tym właśnie mówi Jezus Chrystus. Był też to czas, kiedy w 66 roku po Chrystusie zeloci, przedstawiciele Izraela, podjęli walkę i bunt przeciwko władzy rzymskiej. Skutek ten sam, wręcz nawet jeszcze gorszy, zburzenie świątyni w Jerozolimie. Sama władza rzymska nawet doznała zachwiania. Rok 68, śmierć Nerona, czterech kolejnych cesarzy. Równie szybko objęli tron, jak równie szybko zostali Jego pozbawieniem. Wszystko to zostało wypełnione, te zapowiedzi Chrystusa. Punkt drugi tej homilii, czyli świadectwo. Zwróćmy uwagę, że Jezus Chrystus mówi o ludziach i miejscach, wobec których nie godzi się mówić o Bogu. To znaczy o królach, których Bogiem są pieniądze, władza, popularność, sława. O namiestnikach, których być może władzą będzie egoistyczny intelekt skierowany na oszukiwanie drugiego człowieka. O, że tak powiem, charakterze egoistycznym. Dalej, miejsca, czyli sądy i trybunały. To miejsca i ludzie, gdzie o Bogu się raczej nie mówi. Może to być karalne. Jezus mówi, nadejdzie taki czas, gdy przed nimi i tam staną chrześcijanie, którzy mieli być oskarżani i nie odzywać się, pokornie słuchać wyroków, jakie będą na nich wydawane. Tymczasem za sprawą Ducha Świętego ich wiara będzie tak mocna, że ich oskarżyciele nie będą w stanie z tym nic robić. Tak właśnie było z męczennikami. Tak było ze świętym Piotrem, świętym Janem, ze Szczepanem, którego wspominamy dzień po Bożym Narodzeniu. Jego mowa była tak silna, że jego oprawcy nie byli w stanie się jej sprzeciwić. Mówić o Bogu tam, gdzie dzisiaj się na to nie godzi. Punkt trzeci tej homilii, symbol ognia, to symbol, który pojawia się
W pierwszym czytaniu prorok Malachiasz, mniej więcej 6 do 4 wieku przed narodzinami Chrystusa, zapowiada, że przyjdzie taki dzień, który będzie palący jak piec. To zapowiedź powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Żeby zrozumieć ten symbol ognia, trzeba go wytłumaczyć za pomocą innych fragmentów Pisma Świętego. Mianowicie chodzi o Mojżesza, który będąc na pustyni zwrócił uwagę na krzew, który płonął, ale się nie spalał. To symbol Boga, dlatego dzisiaj możemy zapytać, co takiego robisz, Boże, że płoniesz, a się nie spalasz? W odpowiedzi otrzymamy, że Bóg jest święty, że w Bogu nie ma grzechu, że Bóg jest tym, który nie wyrządził nikomu krzywdy, nie grzeszy pychą. Stąd płonie Duchem Świętym, ale się nie spala. Mało tego, my sami jesteśmy w ogniu. Dlaczego? Jezus Chrystus kiedyś, rozmawiając ze swoimi uczniami, mówi tak: ja jestem krzewem winnym, a wy jesteście ratoroślami. To znaczy, że ogień dotyka także nas. Dlatego też musimy znaleźć sposób postępowania, który sprawi, że ogień nas nie pochłonie. Zwróćmy uwagę, że Jezus Chrystus jest tym krzewem, a my jesteśmy z Nim złączeni od chrztu. On daje nam życie, przez Niego płynie życie, które zmierza właśnie do nas. Natomiast my możemy składać się po części ze słomy. Słoma jest symbolem grzechu, jest symbolem pychy, jest symbolem krzywdy wyrządzonej drugiemu człowiekowi. Dlatego dzisiaj liturgia słowa ma dla nas takie ostrzeżenie. Z jednej strony zaprasza nas do świadectwa, z drugiej strony ostrzega, że to, co w nas jest grzechem, dozna kiedyś oczyszczenia, zostanie spalone, przetworzone przez Ducha Świętego. Stąd też symbol zburzenia świątyni. Idąc dalej, Jezus Chrystus mówi tak, że nie mogę doczekać się, kiedy przyjmę chrzest, nie mogę doczekać się, kiedy ogień spadnie na ziemię. Nie po to, żeby niszczyć, żeby oczyszczać. Jest symbol Ducha Świętego. Ogień jest symbolem miłości, tak? Tak samo ogień jest symbolem oczyszczenia. Ziemia doznała oczyszczenia przez Ducha Świętego. Została oczyszczona ogniem. Została oczyszczona chociażby także wtedy, gdy na ziemi nastąpił potop, przed którym uciekał Noe. Została oczyszczona przez wodę. Symbol także chrztu świętego. Idąc dalej do ostatniej interpretacji ognia, chciałbym zwrócić uwagę również na księgę proroka Daniela, jej 3 rozdział, gdzie prorok Daniel jest zmuszony przez Nabuchodonozora, odpowiedzialnego za zniszczenie pierwszej świątyni, jest zmuszony do tego, by on i jego towarzysze czcili bożka ulanego ze złota. Daniel odpowiada: nie będziemy czcili tego bożka. My mamy swojego Boga, jesteśmy Mu wierni. W związku z tym Nabuchodonozor zarządza karę. Mówi: jeżeli nie chcecie czcić bożka, którego wykonanie zleciłem, to wasze miejsce będzie w piecu. Nakazał rozpalenie wielkiego pieca, rozpalenie go 7-krotnie bardziej, aniżeli w zwyczaju mieli to czynić jego słudzy, którzy zresztą sami zginęli, pomimo był tak wielki. Daniel i jego towarzysze przechadzali się pośród płomieni. Nic im się nie stało. Dlatego myślę, że tym dzisiejszym wnioskiem, jaki płynie z liturgii słowa, jest to, że Bóg do nas mówi: chce przemienić świat, symbol zniszczonej świątyni. Chce przemienić twoją wiarę, nie bój się jej kryzysu. Chce dokonać twego oczyszczenia. Chce wypalić twoją słomę, żebyś nie był jak strach na wróble, który bez Boga zostanie całkowicie spalony. Amen.